Puhov. Puhov, zabili. Tak, jakiś Puhov jest. To on tam został w lesie, w lasach puchowskich. Z Kozaków zabrali jego do Puchowa, do lasu, puchowskiego lasu. Tak, z Łąki on kosił wtedy. No ja pamiętam. Pamiętacie pamiętam. I ten, i właśnie przyszli Ukraińcy, no, ale padł z nami, no i poszedł. Nie? Ale to było inaczej, Janciu, oni przyszli do niej i pytali się, gdzie twój mąż je. A tam każesz koset na polu. No, no, no. Ona gdyby była nie powiedziała, Stefka, że on tam kosi, to oni by jego byli nie zabrali, bo jego w domu nie było. A oni nie wiecie? Oni poszli tam, gdzie ona im wskazała. Czyli ona tak nieopatrznie. Ona nie spodziewała się, że on zostanie. Że oni chcą go zamordować. No ona myślała, że coś chcą od niego. I powiedziała, gdzie on jest. I oni jego z pola zabrali. I zabrali jego tam i tam zamarł. No. I potem tata, a kto to pas krowy, że jego ciało znalazł? Proszę. Kto to pasł krowy, że dał do was znać na kozaki, że jego ciało znalazł? To malutko, tego, no. Tego Łaśka, ojciec jak to, Rynko. Pomału. On był w tym, z tego, no nie z Kozaków, no był z Kozaków, ale on był, jak to nazwali, te, no... Pomału to się... Był klient z Bedwiemu, tego Husia, syn Michał, pas krowy tam, w tym lesie tam, gdzie to Jaśka zabili. No, no i krowa znalazła. I to krowa znalazła i on poszedł i zobaczył, co krowa tam jest. Poszedł, zobaczył, czy to Jaśko leży, a on poznał Jaśka. No pewnie, on znał. Z Kozaków Jaśko. Ten Husiu Michał z Kozaków. Tak. Poznał i dał znać na Kozaki, zaraz, co za Niemców było. No. Jak Niemcy szli dopiero, widzieli, jak tata, mama. Jak wieźli jego, aha, to Niemcy nawet zastanowili. Zatrzymali się, żeby przejechał wóz z ciałem. Żeby oni przyjechali, no, przyjechali bez tego, dopiero Jaśka. Poruszyli, przywieźli. Zaczęli pochować tam. No, ale naprzód przywieźli go na Kozaki. Kozaki, nie? Na Kozaki.